Masakra, co tam się wydarzyło? Dzień dobry. Dzień... Co za bestia? Masakra. Ugryzł cię? Ugryzł mnie, no. Co tu się w ogóle wydarzyło, bo ty nagle wyskoczyłeś na ściankę mediarumu i skoczyłeś... No bo już chciałem w niego wskoczyć wcześniej, on tak mówił, że my się go boimy, taki ten... I taka była sytuacja, że on był do mnie odwrócony, bo jak tam bagieta na niego skakał i mogłem na niego wskoczyć. Pożałowałem, że tego nie zrobiłem, no to tak pomyślałem, teraz też jest ślepy i słaby, to go sobie uduszę. Dobra, a ty go zacząłeś duszyć teraz, czy co? Tak, tak. Okay, skoczyłem na niego od tyłu i go... Rozumiem, ale dobra, ale on tylko cię ugryzł, tak? A nic więcej, nie mógł cię ściągnąć? Nie, nie. Czyli mocno zaczynałeś, tak? Normalnie, nawet nie specjalnie jakoś. Nie złapałem nawet dobrze pozycji, tylko jedno ręko go dusiłem w sumie, a on się przewraca. A co się stało, że ty jesteś taki, tak mocno na niego odpalony? Bo to dzisiaj nie pierwszy raz, kiedy chciałeś go. Do niego nie miałem, aczkolwiek słyszałem jakiś ten, jaki jest, no, pojebany i... A co to znaczy pojebany? No, że nie wiem, no, jedno mówi, drugie robi i tak oszukuje jakieś... Ale daj jakiś przykład na przykład. Jakiś przykład... No, że raz jest dla kogoś miły, potem jest niemiły. Taki się robi taki obrońcą moralności jej, a wiem, co on dziewczynom wypisywał. A co wypisywał i skąd to wiesz? No, że lubi poniżać dziewczyny, no bo koleżanki mi wysyłały. Lubi je bić, nie pluwać i... To chodzi bardziej o sceny takie łóżkowe, czy generalnie? Rozumiem, że w łóżku, ale... No niech się nie robi na takiego aniołka i stróża moralności, bo jakby różne dziewczyny ujawniły to, co do niej wypisywał, no to mogłoby się skończyć tak samo jak ten z Bogdanem czy innymi, no bo pewnie na pewno nie wszystkie były pełnoletnie, myślę. To tak grubo zarzucasz Natanowi, że mógłby wypisywać do jakichś niepełnoletnich dziewczyn albo myślę, do małoletnich. Spokojnie, no on jest taki niestabilny, że myślę, że nie sprawdza dowodu, bo wiem, naprawdę wypisywał do mojej koleżanki, której no... Nie znał w ogóle, więc jakby nie widział jej nigdy w życiu, nie wiedział ile ma lat, no. Więc spokojnie mógł do jakichś nieletnich wypisywać takie same rzeczy. A jesteś przekonany na przykład, że z tą koleżanką, z którą rozmawiał, ona może jakby wyglądała, że po zdjęciach, że jest już jakby pełnoletnia? No, zależy od zdjęcia. Zależy od zdjęcia, racja. Kurczę, w sumie, bo ja nie wiem, szczerze mówiąc, z kim ty walczysz, bo jesteś napalony na Natana, żeby go zlikwidować, a... No nie wiem. No mam nadzieję, że do tego dojdzie. No z bagietą najpierw walczę, jak wygram z bagietą, to z Natanem. Okej, okay, a jak widzisz swoje jakby szanse z bagietą, kto tutaj wygra? No myślę, że teraz wygram, bo wtedy poprzednio miałem jakiś ten gorszy moment psychiczny i tam dostałem od pana pijanego pod Biedronką z zaskoczenia i tam równe się wydarzyły rzeczy niefajne. A teraz jestem zmotywowany, pełen energii, przygotowany i też dużo lepiej nastawiony. Więc myślę, że spokojnie, będę miał dwie walki. Okej, a ty trenujesz jakby? Tak. Jak często? Cały czas? No to ja to codziennie, no. Rozumiem, czyli się... Mam jeden dzień na regenerację. No spoko. Mam jeszcze dwa pytania w sumie, bo dzisiaj jakby takie ruchy robisz, jakieś tam kopniaki przy tym face to face? Nie, ja go nie kopnąłem, to on mnie kopnął. A on cię kopnął? Nie, ja go tylko walnąłem książką, a potem przydusiłem. No, rozumiem. A powiedz mi, czy to jakby jest naturalne z twojej złości, czy jakby działa na to, że tak, nie wiem, wypijesz sobie wino dzisiaj, czy coś? No tak łyczka tylko, tam pół kieliszek wypiłem winka. Na odwagę, czy jak? Nie, no jak już tak stało, to się napiłem, zresztą nudziłem się. Okej, okay, rozumiem. Ale nie, no to zdenerwował mnie po prostu, no nie wiem. No. Mi zarzuca, że jestem zły, chociaż... Sam jest dużo gorszy, no dużo osób skrzywdził i w ogóle jak tak można. Rozumiem, a powiedz mi jeszcze, co chciałbyś dzisiejszym ubiorem przedstawić tutaj na konferencji, no bo jakby ubierałeś się troszeczkę inaczej niż wszyscy. No bo słyszałem, że Grzegorz Braun ma być i tak przygotowałem się, żeby być jego menorą, której nie zgasi, ale niestety nie dotarł. Rozumiem, czyli nie popierasz działań Grzegorza Brauna? Nie, uważam, że jest wstrętnym antysemitą, faszystą i generalnie szkodzi Polsce. Rozumiem. No dobra, dziękuję Ci za piękny wywiad. Ja dziękuję. Cześć.